Już niebawem przed tobą kolejne nowe wyzwania zawodowe. Jakie będą? Przede mną program mądrzejemy, który ukaże się w telewizji TVN. Przygotowujemy, pracujemy nad nowym sezonem. To jest program, jak to... Program z posadzką edukacyjny, staram się tę wiedzę, którą pozyskuję przekazywać, więc znów będziemy mieć uczestników fajnego programu i znów będziemy różne zagadki żywieniowe rozwiązywać i testy. Mam nadzieję, że ten program przyda się wszystkim telewidzom, a mi również, bo ja też cały czas się uczę jeśli chodzi o żywienie. To nie jest tak, że stoję w miejscu, bo co chwila pojawia się nowy produkt i co chwila trzeba tę wiedzę zdobywać. A co jest Ci bliższe, internet czy telewizja? Chyba jednak telewizja, chociaż w internecie czuję się coraz lepiej. Ja mam tylko ten problem, ja jestem taka trochę za zwykła dla tego cerebyckiego świata i mam ten problem taki, jak mam sobie zrobić selfie, to naprawdę bardzo cierpię. Jak mam tak trochę obnażyć się publicznie, czy dokleić sobie rzęsy, to trochę to nie jest nie dla mnie, bo ja jestem po prostu taką zwykłą babą, która, no w, nie wiem, no wolę ciasto drożdżowe zagnieść, niż tutaj wdzięczyć się przed komórką. A powiedzmy sobie szczerze, zwłaszcza Instagram jest taki bardzo mocno y, promujące własne ego i własne ciało. Ale jeśli chodzi o YouTube, YouTube bardzo mi przypomina telewizję, a poza tym na YouTubie mam taką pełną dowolność, czyli właściwie to ja decyduję, jaki temat, w którą stronę z tym tematem pójdziemy. To jest takie absolutnie moje dziecko i, i bardzo dobrze tam się czuję. W dwa lata będzie w sierpniu, mamy prawie 80 tysięcy subskrybentów, bardzo dużo wyświetleń, bardzo się cieszę i zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś i o ekologii, i o zdrowym jedzeniu, i o zdrowych zakupach.